Mabrukan był największym, najpiękniejszym i najdroższym wielbłądem w naszym posiadaniu. Jako pierwszy otrzymał 10 na 10 możliwych punktów za wygląd. Był wielki jak dinozaur. Ilekroć pobierałem mu krew, miałem wrażenie, że stoję przy tyranozaurze. Był imponujący, ale też niebezpieczny. Miał niesamowitą siłę, zęby lwa. I bywał krnąbrny. Kiedy się urodził, był wart 5 milionów dolarów. Jedna z zagranicznych rodzin panujących oferowała za niego ponad 20 milionów, ale jego wysokość odmówił. Mabrukan nie był na sprzedaż. Chcieliśmy go rozmnożyć. Przyprawiał nas o ból głowy, bo ignorował piękne samice, które mu przyprowadzaliśmy. Wolał brzydule, na które nikt by nie zwrócił uwagi. Pewnego razu, będąc w Rzymie w restauracji, odebrałem pilny telefon. Dzwonił pracownik stajni z informacją, że Mabrukan padł. Odebrało mi mowę. Gdy ją odzyskałem, krzyknąłem: pobierzcie mu jądra i kawałek skóry, włóżcie je do chłodni, wracam jeszcze dziś. Zapomnieliśmy o tych tkankach na 10 lat.